Advanced Design firmy Gritec. Jest programem przeznaczonym do analizy konstrukcji ta branży inżynierii lądowej, oferującym zintegrowane środowisko do modelowania, optymalizacji konstrukcji oraz raportowania wyników. W prezentowanym filmie omówione zostaną podstawy tworzenia modelu MES. Przy rozpoczynaniu nowego zadania projektowego ważne jest, aby zwrócić uwagę, jak aktualnie skonfigurowany jest program, jeżeli chodzi o zastosowane normy, jak również lokalizację, język interfejsu i język raportów. Jest to o tyle istotne, gdyż podczas już uruchomienia zadania zmiany w obrębie norm, jak i języka nie będą dostępne. Nowe zadanie tworzymy, klikając nowy w ekranie startowym, bądź też poprzez menu Gritec, wybierając plik i wybieramy pozycję nowy. Tak prezentuje się pusty plik, w którym możemy utworzyć model MES. Ważne, aby właśnie zwrócić uwagę też, jakie hipotezy dotyczące konstrukcji aktualnie są skonfigurowane. W programie możemy tworzyć konstrukcje płaskie, ruszty, bądź też konstrukcje przestrzenne. Jest możliwość wyboru typu zastosowanych elementów skończonych, które będą przynosiły na przykład tylko siły normalne, jak również tych elementów, które będą sztywne przy zginaniu. Oprócz tego ustawiona jest tutaj domyślna wartość temperatury, jeżeli obciążenia termiczne będą w ogóle uwzględniane, jak również domyślny materiał i domyślny przekrój. Poniżej wyświetlony jest układ jednostek, które będą dostępne w zadaniu. Jeżeli z jakiegoś powodu te jednostki chcemy zmienić, dostępne jest tutaj okno, gdzie wszystkie jednostki są wymienione. Podana jest ich dokładność. Te ustawienia użytkownik może zmienić i zapisać jako własne. Przed przystąpieniem do pracy modelu warto utworzyć sobie w obszarze konstrukcji dodatkowe podsystemy, które umożliwią nam uporządkowanie elementów modelu. Stworzymy tutaj podsystem podpory, wciskając guzik F6 na klawiaturze, tworzymy nowy podsystem o nazwie parter, analogicznie piętro, hala, i ściany. Istotnym elementem podczas pracy z programem jest płaszczyzna robocza. Jest ona wymieniona w gałęzi model. Płaszczyznę roboczą możemy uaktywnić bądź też wyłączyć dwukrotnie, klikając na nią w gałęzi pilota. Właściwości płaszczyzny roboczej wyświetlają się w oknie właściwości. Możemy zmienić nazwę takiej płaszczyzny, sposób podziału w układzie kartezjańskim, bądź też biegunowym, jeżeli taki typ elementu został zastosowany. Jeżeli utworzone są już podsystemy, możemy przejść do wprowadzenia elementów modelu MES. Elementy liniowe możemy wprowadzić poprzez kliknięcie właśnie w obszarze podstawowych narzędzi, a ikonę utwórz element liniowy. Przy wprowadzaniu wyświetlają się aktualne właściwości dostępne dla elementu konstrukcyjnego, typ elementu, materiał, przekrój i inne parametry, które istotne są
podczas prowadzonych obliczeń. W przypadku słupa możemy zmienić przekrój, edytując bezpośrednio we właściwościach wymiary przekroju. Następnie wprowadzimy belkę. Słup może zostać skopiowany. Wprowadzę w ten sposób wektor. Będę potrzebował takie dwa słupy. Podczas używania narzędzi edycji zawsze można skorzystać z podglądu. Widać wtedy, w jaki sposób konstrukcja będzie wyglądała po zastosowaniu zmiany jakiejś. Dołożymy jeszcze jedną belkę. Te elementy pojawiają się tutaj w gałęzi konstrukcja. Chciałbym, aby one były przypisane do podsystemu parter, zaznaczając je i przeciągając je w odpowiedni obszar, mogę zarządzać modelem, porządkować go w ten sposób. Następnie skopiuję stworzoną ramę. Na chwilę wyłączę płaszczyznę roboczą. Zaznaczam obszarem elementy, które mają zostać skopiowane. Klikając przyciskiem prawej myszki w menu podręcznym wybieram funkcję kopiuj. Współrzędne. Tym razem będę chciał, aby powstały dwie nowe ramy z przesunięciem w kierunku Y, a zatem wpisuję 0, 5,5 metra i 0. I chciałbym, aby powstały takie dwie ramy. Wciskam guzik podgląd. Widzę, że efekt jest taki, jak oczekiwałem, w związku z tym zatwierdzam kopiowanie, klikając na guzik kopiuj. Ponieważ aktywny był podsystem parter, w związku z tym nowe elementy powstały właśnie już w tym obszarze. Zanim przejdę do dalszego powielania elementów, pozmieniam ich nazwy. We właściwościach dostępne jest okienko nazwa. Słupy żelbetowe. Utworzone belki. Nazwę jako belki żelbetowe. Elementy, którym pozmieniałem nazwy, wyświetlone są w pilocie. Tak jak widać, oprócz numeracji wyświetlane są również nazwy poszczególnych elementów. W kolejnym etapie wprowadzę element powierzchniowy, który będzie symulował strop. W tym celu najpierw uaktywnię tryby lokalizacji, tak aby łatwiej wprowadzać geometrię poszczególnych elementów. Element o obszarze prostokątnym wprowadzamy, wskazując cztery punkty, które są narożami stropu. Dla obu elementów możemy wprowadzić nazwę, płyta, rodzaj elementu, który jest zastosowany do analizy, to powłoka. Dostępny jest również element typu płyta lub typu membrana. A w przypadku analizy stropów żelbetowych najbardziej odpowiednim będzie właśnie element skończony typu powłokowego. Oprócz typu elementu skończonego na tym etapie możemy również wprowadzić
materiał. Który dostępny jest w bibliotece. Na przykład beton C30-37. Dostępny jest on już tutaj na liście. Mogę to go przypisać do wybranych płyt stropowych i zatwierdzić. Grubość elementu, grubość płyty może być zmodyfikowana tutaj bezpośrednio w oknie właściwości. Obie płyty, które powstały w modelu, przeniosę do podsystemu Parter. Następnie wprowadzę dwie belki krawędziowe, które będą podpierały krawędź stropu. W dalszym etapie również będą mi potrzebne belki podwalinowe. Zmienię ich przekrój, aby miały grubość jak standardowe elementy ścienne i zwiększą wysokość. Zwiększam wysokość do 50 cm. W ten sposób utworzyłem pierwszą kondygnację. W celu jej powielenia zaznaczam wszystkie elementy widoku z przodu. Wybieram opcję kopiuj. W tym wypadku mogę również wskazać, o jaki wektor mają być przesunięte kopiowane elementy. Wartość pojawia się tutaj w oknie. Oprócz tego zaznaczam system docelowy. W tym przypadku będzie to piętro. I chciałbym, aby tylko raz została powielona konstrukcja. Uruchamiam podgląd. I zatwierdzam poprzez kopiuj. W ten sposób elementy zostały przekopiowane do drugiego poziomu, którym jest piętro. Następnie wstawię ściany, które będą usztywniały budynek w płaszczyźnie Z i Y. W tym celu również użyję elementy typu powłokowego. Zmniejszę grubość elementów do 15 cm. Skopiuję ścianę na drugą część budynku. Wskazuję wektor, podgląd, zatwierdzam poprzez kopiuj. Dla porządku te elementy, które powstały w obrębie piętra, przeniosę do podsystemu ściany. W ten sposób utworzyłem część żelbetową budynku. Teraz chciałbym przejść do zamodelowania konstrukcji stalowej. Przed przystąpieniem do modelowania konstrukcji stalowej, będzie to konstrukcja ramowa, najpierw skopiuję wybrane elementy, aby nieco ułatwić sobie pracę. Nowe elementy będą odsunięte o 6 metrów w kierunku Y. Wyizoluję te elementy i utworzę płaszczyznę roboczą. Do dyspozycji mamy kilka sposobów definiowania płaszczyzny roboczej.
Ja kliknę na opcję utworzenia poprzez wskazanie trzech punktów. Wskazując trzy współpłaszczyznowe punkty, program wstawia nam płaszczyznę roboczą. Dzięki temu w łatwy sposób możemy wprowadzać pozostałe elementy. Wysokość hali stalowej będzie taka sama jak wysokość budynku żelbetowego. Wysokość budynku wynosi 6 metrów. W związku z tym słupy, które skopiowałem, wyciągam na odpowiednią wysokość. I zamieniam je na słupy stalowe. Zmieniam nazwę, materiał. Jeżeli chodzi o dostępne przekroje, nie ma tutaj przekroju, który mnie interesuje, w związku z tym korzystam z dostępnej biblioteki. W gałęzi profile Grajtek możemy odszukać interesujące nas przekroje, na przykład kształtowniki IPE, które chciałbym użyć akurat na przekroje słupów i rygli. Wybieram z listy interesujący mnie przekrój, zatwierdzam wybór i zatwierdzam, przyciskając guzik Enter. Słupy akurat ustawione są tak, jak chciałbym, aby pracowały one w modelu. Powstałe słupy przerzucam do podsystemu Hala i wyłączam na razie widok elementów, które nie są dla mnie teraz istotne. Wprowadzę teraz rygle dachowe. Od razu ustawię dla nich właściwy materiał i przekrój. Wyłączyłem teraz tryb orto, wciskając F8, dokładnie tak samo, jak robi się to w programach typu CAD. Ponieważ właściwości zmieniałem w trakcie wprowadzania elementu, program zapamiętuje ostatnio użyte właściwości. Jeżeli chodzi o elementy skończone typu belka, mamy do dyspozycji szereg opcji. Przede wszystkim mamy do dyspozycji opcję typu offset, czyli możemy przesuwać przekrój względem osi systemowej elementu. Możemy stosować tak zwane wstawki, zarówno na jednym, jak i na drugim końcu. Jeżeli chodzi o możliwości stosowania tego typu elementów, użytkownik może wskazać długość wstawki, w jaki sposób ma być ona zbudowana, czy poprzez profil identyczny, czy też poprzez inne profile, które chcemy zastosować. Do dyspozycji również mamy wskaźnik, który określa nam, jaka jest wysokość elementu w stosunku do przekroju pierwotnego. Wstawię również takie wzmocnienie na drugim końcu. Określę inną wartość wskaźnika. W ten sposób mam przygotowaną już ramę portalową. Nadam nazwę ryglom dachowym. I te elementy umieszczę w podsystemie Hala. W dalszym etapie pracy będę potrzebował jeszcze takie trzy ramy. Chciałbym, aby były one skopiowane do systemu Hala. Wektor jest ustawiony właściwie. Liczba
Powielony chram to 2. Włączam podgląd. Widzę, że jest wszystko w porządku. Zatwierdzam. W ten sposób mam utworzoną konstrukcję główną. Chciałbym ją teraz uzupełnić o pozostałe elementy. Brakuje nam tutaj stężeń i podpór. Zarówno piętro, parter, jak i ściany są na razie niepotrzebne. Stężenia zaprojektujemy z rur okrągłych. Wyszukiwanie przekrojów w menadżerze bibliotek umożliwia wciśnięcie pierwszej litery przeszukiwanego przekroju, na przykład R dla rur. Dzięki temu kursor przesuwa się w właściwe miejsce. Zastosujemy na przykład rury 101,6 na 5. Dla tego elementu zmienimy rodzaj elementu skończonego. Nie będzie to belka, będzie to element typu pręt. Będzie on miał uproszczoną prezentację w modelu MES. Taki typ elementu przenosi tylko i wyłącznie siły normalne. Te stężenia zostaną jeszcze raz skopiowane przeze mnie, tym razem do kalenicy. I na drugi okap. Następnie wprowadzę stężenia dachowe. W tym przypadku mogą być zastosowane cięgna, na razie zastosowałem wcześniej użyte przekroje rurowe. Zaznaczam wprowadzone stężenia typu X i dla nich możemy na przykład zastosować przekrój okrągły o promieniu 1,25. Średnica pręta wynosi wtedy 25 mm. W przypadku przekrojów jednostki to centymetry. Materiał już jest tutaj ustawiony w sposób właściwy, jest to stal. Zmienimy jeszcze typ elementu skończonego. Tym razem wybierzemy cięgno, aby wykorzystać pełne możliwości tego elementu skończonego, należałoby później przeprowadzić oczywiście analizę nieliniową. Z uwagi na geometrię hali trzeba jeszcze tutaj zmodyfikować nieco konstrukcję żelbetową. Przesunę również belki, tak aby były one współpłaszczyznowe razem z konstrukcją hali stalowej. W ten sposób utworzona została już prawie cała konstrukcja główna. Przygotuję jeszcze jeden element, który będzie znajdował się płaszczyźnie ściany szczytowej, słup, który będzie podpierał ścianę osłonową. Przekrój wymaga obrócenia. Zmienię również kształtownik na mniejszy. W tym przypadku będzie to IPE 240. Dla elementów ryglowych
wyłączę na razie. Utworzone wstawki. Słup ściany szczytowej będzie należał do podsystemu Hala. W programie Advanced Design jest możliwość wprowadzania elementów o nazwie ściana wiatrowa. Są to elementy okładzinowe, które umożliwiają w wygodny sposób obciążanie potem elementów konstrukcji prętowej. Elementy możemy wprowadzać poprzez wskazywanie płaszczyzn, w których mają one występować, klikając po prostu na różniki. Tak samo utworzę ścianę wiatrową, stanowiącą pokrycie ściany szczytowej. Jeżeli zmienię prezentację modelu, widać, że ściana wiatrowa może rozkładać obciążenie w różnych kierunkach. Domyślnie jest to kierunek XY. Możemy oczywiście we właściwościach zmienić ten sposób tak, aby na przykład obciążać tylko i wyłącznie pionowe elementy, które znajdują się w konstrukcji stalowej. Taki sam typ ściany wprowadzę również w obszarze budynku żelbetowego. W ten sposób powstały cztery ściany wiatrowe. Przerzucę je do podsystemu ściany. Następnie skopiuję ściany wiatrowe, które leżą w płaszczyźnie ścian podłużnych. Do tego zastosuję lustro. Wskazuję punkt, który jest punktem należącym do płaszczyzny symetrii. Jeżeli chodzi o płaszczyznę symetrii, to w tym przypadku będzie to płaszczyzna ZY. Wybieram ją z dostępnej listy. Wciskam podgląd. Widzę, że w sposób odpowiedni ściany wiatrowe zostały skopiowane. Klikam zastosuj. Brakuje mi jeszcze okładzin na dachu. W tym celu wyizoluję sobie tylko elementy, które do konstrukcji dachowej należą. Wybieram element ściana wiatrowa. I zmieniam jego konfigurację. Wszystkie elementy modelu w zasadzie mam wprowadzone. Słupy, stropy, ściany. Pozostało wprowadzić jeszcze podpory. Zmienię sposób prezentacji modelu. Ściany nie są potrzebne. Usunę je. Jeżeli chodzi o podpory, w dyspozycji są podpory punktowe, liniowe i powierzchniowe. Z dostępnej listy wybieram na razie podporę sztywną, punktową. We właściwościach pokazane są, jakie kierunki są zablokowane
dla danego typu podpory, w zależności od tego, czy jest to podpora sztywna, przegubowa, czy też podpora, którą definiuje użytkownik, zawsze mamy dostęp do informacji, jaki typ podpory akurat używamy, jakie ona ma właściwości. Zastosuję podporę sztywną dla słupów w obrębie konstrukcji żelbetowej. Jeżeli chodzi o konstrukcję stalową, zastosujemy podpory przegubowe. Brakuje jeszcze jednej. Pod ścianami usztywniającymi umieszczę podporę liniową. Przegubową. W modelu zastosowane są już wszystkie niezbędne elementy. Można przejść już do obciążenia modelu. Zanim to nastąpi, jeszcze podpory, które zostały zastosowane do podparcia elementów konstrukcyjnych, przerzucę do podsystemu podpory. Aby utworzyć obciążenia w programie Advanced Design, klikamy na gałąź obciążenia w modelu. Następnie klikając prawym przyciskiem myszki uzyskujemy dostęp do menu, w którym możemy utworzyć albo pojedynczą rodzinę obciążenia, albo też możemy, to jest wygodniejsze, utworzyć kilka rodzin przypadków obciążeń. W tym zadaniu utworzę jedno obciążenie stałe, dwie rodziny obciążeń zmiennych, jedno obciążenie śniegiem i jedno wiatrem. I te rodziny pojawiają mi się tutaj w oknie. Klikając na poszczególne elementy tej listy, mamy dostęp do właściwości zarówno obciążeń, jak i poszczególnych grup tych obciążeń. W obciążeniach stałych uwzględnione są wszystkie elementy. Jeżeli chodzi o obciążenia zmienne, musimy je wprowadzić. Obciążenia zmienne zastosujemy dla elementów powierzchniowych stropu i stropodachu. Najwygodniej obciążenia wprowadza się poprzez zaznaczenie elementów. Następnie klikając na prawy przycisk myszki, możemy wybrać opcję obciążenie. Otwiera się okno, w którym wymieniony jest przypadek obciążenia, dla którego utworzone będzie dane obciążenie powierzchniowe. I to, co najważniejsze, to jest tutaj dostęp do definicji obciążenia powierzchniowego i dla elementów stropowych wprowadzimy obciążenie o wartości 2,5 kN. Podaje wartość z minusem z uwagi na to, że oś Z skierowaną mamy w układzie globalnym do góry. Po zatwierdzeniu w gałęzi obciążenia numer 2 pojawiają się dwa obciążenia powierzchniowe. Jeżeli obciążenia chcemy wyłączyć, dwa razy klikamy na obciążenie Q2 i prezentacja takiego obciążenia jest wyłączona.
Następnie dla elementów stropodachu wprowadzam w taki sam sposób obciążenie. Tym razem będzie to mniejsza wartość. I zatwierdzam. Śnieg wprowadzimy dla elementów, które stanowią pokrycie hali i elementy, które stanowią pokrycie budynku żelbetowego. W tym celu zaznaczam ściany wiatrowe i elementy powierzchniowe, które przykrywają budynek żelbetowy. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, tutaj akurat wyświetla mi się nie ten przypadek obciążenia, co powinien, w związku z tym na liście zmieniam na numer 4 i wprowadzam wartość obciążenia minus 1,1 kN na metr kwadrat. Obciążenia prezentowane są takimi niebieskimi czy też fioletowymi obrysami. Jeżeli chcemy, aby skala, w jakiej są wyświetlane, się zmieniła, możemy użyć autoskali obciążeń. Wtedy program automatycznie powiększa ich prezentację. Przejdę teraz już do obciążenia wiatrem. Zaznaczę ściany wiatrowe i ściany które obciążymy parciem wiatru. W tym przypadku kierunek działania obciążenia to X, w związku z tym w kierunku FZ wstawiam 0, a w kierunku FX wstawiam wartość 0,8. Ponieważ przez przypadek również zaznaczyłem ścianę, która znajduje się po drugiej stronie, dla tej ściany wartość ssania po stronie zawieszenia jest mniejsza, w związku z tym od razu zmodyfikuję na wartość 0,5 kN na metr kwadrat i taką samą wartość ciśnienia zastosuję dla ściany żelbetowej po stronie zawiecznej i ściany wiatrowej w obrębie budynku żelbetowego. W tym przypadku muszę zmodyfikować wartość. Przypadek obciążenia się zgadza, jest to numer 5. I w analogiczny sposób można obciążyć pozostałe elementy. Szkoda może na to czasu. To, co chciałbym jeszcze Państwu pokazać, w jaki sposób figurujemy podstawowe ustawienia siatki MES. Mamy Advanced Design. Metry dotyczące siatki będzie tworzył program podczas analizy. Znajduje się w kilku miejscach. Jeżeli chodzi o podstawowe metry, siatki elementów skończonych, są one w opcjach siatkowania. Możemy tutaj wybrać rodzaj siatki, rodzaj elementu, jak również, to jest najważniejszy parametr, domyślny rozmiar elementu. Będzie ten parametr zastosowany zarówno dla elementów liniowych, elementów powierzchniowych. W pewnych przypadkach również istotna jest tolerancja siatki, domyślnie jest ona ustawiona na 1 mm. Oprócz opcji siatkowania, część informacji znajduje się również w opcjach programu. Możemy tutaj wskazać, czy elementy typu płyta mają być wygładzane w obrębie podpór punktowych
i elementów, które je podpierają, czy też nie. Oprócz wymienionych przeze mnie opcji siatkowania, również każdy z elementów zastosowanych w modelu może być grupowany niezależnie. W tym celu w zakładce siatka możemy zmodyfikować, w jaki sposób będzie siatkowanie przeprowadzane. Możemy wybrać rodzaj siatki, możemy wybrać to, czy element, wybrany element będzie siatkowany zgodnie z globalnymi ustawieniami, czy też na podstawie definicji uproszczonej, czy definicji szczegółowej. Wybierając na przykład definicję siatki uproszczonej, możemy wskazać, w jaki sposób na przykład wybrana płyta ma być dzielona w kierunku X i w kierunku Y, na jaką ilość elementów skończonych. Wybierając opcję definicji szczegółowej, można wskazać, w jaki sposób każda z krawędzi elementu skończonego ma być dzielona i czy rozkład taki ma być jednorodny, czy też ewentualnie zagęszczony w pewnym obszarze wskazanej krawędzi. Na końcu chciałbym jeszcze pokazać dodatkowe elementy, które mogą nam posłużyć do tego, aby zarządzać siatką w obrębie modelu. Na chwilę wybiorę tylko elementy konstrukcji parteru. Użytkownik ma do dyspozycji punkt i linię. Jeżeli wstawiamy punkt w obrębie konstrukcji, powiedzmy, niech znajdzie się ten punkt w środku rozpiętości belki żelbetowej, to oznaczając go, we właściwościach możemy wybrać, czy ma być on uwzględniany w siatce, czy też nie. Zmieniając parametr gęstości wyrażonej w metrach, możemy wskazać, w jaki sposób siatka wokół tego punktu ma być zagęszczona. Obecnie domyślnie dla elementów wybrany jest rodzaj. Wskazana jest wartość podziału siatki na pół metra. W związku z tym dla tego punktu ustawię wartość mniejszą, powiedzmy 20 cm. Analogicznie na podział siatki wpływa wstawiona w elemencie linia. Wstawię po przekątnej płyty stropowej. W tym przypadku również linia może być uwzględniona w siatce i we właściwościach może być wskazane, w jaki sposób linia ma być podzielona na elementy skończone, bądź też jaki ma być rozmiar elementów na długości tej linii. Również sterować możemy ewentualnie rozkładem. Powiedzmy w tym przypadku małe elementy będą zastosowane na środku linii. W ten sposób zaprezentowałem, w jaki sposób można stworzyć podstawowy, prosty model metody elementów skończonych w programie Advanced Design. Jeżeli model mamy już utworzony, możemy przejść do analizy. Dodatkowe informacje o programie Advanced Design dostępne są na stronie Robobot Polska pod adresem przedstawionym na ekranie. Materiały wideo prezentujące funkcje programu można obejrzeć na kanale YouTube firmy Grajtek.